Czołem, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z serii Przegląd Darmowych Gier. Dzisiaj zajmiemy się Darwin Project, czy Project Darwin, ale chyba Darwin Project, bo... No tak, to... tak, myślę, że tak. Mamy tu oczywiście Early Access, czyli no wczesny dostęp. Czekajcie, mam jakoś głośny mikrofon pod górę. O, okej. Okay. Chyba gra jest po prostu cicho jakoś mocno. Zerkniemy w takim razie do opcji, ale tak czy inaczej, jest to kolejne wydanie Battle Royale, czyli właściwie powinienem powiedzieć, że jak przy omawianiu tej ostatniej produkcji, Realm Royale, powinienem powiedzieć, że no kolejny odgrzewany kotlet, ale nie tym razem naprawdę, bo Darwin Project prezentuje się zdecydowanie inaczej niż wszelkie inne gry z serii Battle Royale. Jest cholernie oryginalny, mimo że zasada jest zasadniczo ta sama. No mamy po prostu przetrwać, przeżyć jako ostatni ocalały, pokonać wszystkich innych wrogów albo, nie wiem, sprawić, że sami się wybiją. Przetrwać, mówiąc krótko. No rzecz w tym, że tutaj scenariusz jest właściwie ten sam właśnie, tylko wszystko, co dzieje się dookoła, jest zasadniczo inne. I to już czujemy właściwie od samego początku. Może main menu wygląda dokładnie tak samo. No tutaj mamy znowu podobną sytuację jak w Realm Royale, aczkolwiek te klasy, które widzimy, to nie są de facto klasy jako takie, tylko po prostu sety, czyli ustawienia umiejętności czy wyposażenia, jakie będziemy mieli w grze. Możemy sobie wybrać również custom i to custom możemy sobie ustawić przed rozgrywką w opcjach. I właśnie, no właśnie my weźmiemy sobie custom, bo tam mam wszystko ustawione. I tak, pierwsze co się rzuca w oczy to właśnie, no dziwna mechanika. O, czekajcie, jakoś FPS mi poleciały. To niedobrze. Low? Ale dlaczego? No dobra. Okej, okay, to dziwne, powiem wam. No 60 FPS-ów, dlaczego? Nie wiem. Odpaliłem nagrywanie i nagle mi FPS-y poleciały straszliwie. Wy pewnie tego nie zauważycie, bo na YouTubie i tak jest 60 FPS-ów. No ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Mianowicie gameplay wygląda tu zupełnie inaczej. Sterowanie postacią jest bardzo oryginalne. I to czuć już, wiecie, już pierwszy raz wchodzicie do gry, poruszacie się i czujecie to pod myszką rzeczywiście, że no te skoki, to poruszanie się jest inne. Atakowanie tak samo, ten atak, który wyprowadzamy siekierą, bo zasadniczo mamy tutaj dwa rodzaje broni, dwa rodzaje uzbrojenia, siekierę i pod prawym łuk. I to jest właściwie tyle. Do tego możemy craftować masę różnych itemów. Teoretycznie wydaje się, że kurde, tyle tego jest, jeszcze jak klikniesz tutaj, to masz jakieś tam rzeczy do wyboru, że niby no, mnóstwo tego. Oj, nie to wziąłem, nie. O, smoke, lubię tego smoka bardzo. Ale naprawdę, 2-3 gry i zdołacie się połapać, szczególnie jeżeli sobie w main menu, bo tutaj rzeczywiście jest ciężko, bo mało czasu jest zasadniczo. Zmutuję ludzi, bo oni czasami lubią coś wrzeszczeć w tym lobby. I tutaj jest w lobby zasadniczo mało czasu, dlatego no, warto sobie naprawdę wejść do menu głównego, znaczy w menu głównym do opcji i właśnie sobie ustawić konkretny właśnie custom set. Ja jestem taki trochę stealthy, no właśnie, mam granat smokowy, mam ghost cloak, czyli coś, co mnie trochę... Bo tu jest właśnie, tu jest jeszcze mechanika trakowania, czyli śledzenia tak jakby przeciwników. Kurde, strasznie mi bolą te FPS-y, wiecie? Nic, zagramy jedną gierkę i później ewentualnie no, spróbuję coś z tym zrobić. Także tu jest naprawdę sporo fajnych takich elementów, które no, postaram się omówić w trakcie trwania rozgrywki po kolei. Na początku zawsze najważniejsze jest to właśnie, żeby sobie ustawić te wszystkie elementy związane z wyposażeniem, jakie mamy, żeby wiedzieć, co się ma pod jakim klawiszem i tak dalej. No właśnie, zasadniczo mamy tutaj dwa surowce w grze. Drewno i leather, czyli skóra. Drewno pozyskujemy z drzew. O, zostałem crowd favorite. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, tej mechaniki jeszcze nie rozumiem. Drewno pozyskujemy oczywiście z drzew, a leather, czyli tą skórę, pozyskujemy z tych foteli takich, które stoją w niektórych miejscach na mapie. Do tego są jeszcze części elektryczne, ale one się pojawiają tylko w konkretnych miejscach. Teraz sobie rzućcie okiem w lewy dolny róg. Tam macie minimapę. I ja jestem zaznaczony takim, nie wiem, właśnie się ruszam, nie widzicie, to się rusza na minimapie. To jestem ja. Przepraszam. Poza tym mamy 7 takich sektorów, które kolejno się albo zamykają, albo niekiedy
spada na nie jakaś bomba. O, widzicie, już jedna arena, jedna strefa właściwie niedługo zacznie się zamykać. Kurde, boli mnie ten spadek FPS-ów. No, mam nadzieję, że wy tego nie widzicie. Nie rozumiem tego kompletnie, bo miałem normalnie 140, nagle zacząłem nagrywać i spadek. Dobra, wiecie co? Właśnie, podkuł możemy sobie zrobić. Zrobimy sobie cloaka, to nas ochrania przed zimnem. I tu jest właśnie kolejna kwestia. W tym Battle Royale nie mamy tego charakterystycznego elementu związanego z zmniejszającą się strefą. Tutaj mamy zimno, znaczy strefa też zasadniczo jest w postaci właśnie tych mniejszych podstref, które się zamykają stopniowo. Ale zasadniczo no tutaj też kluczową rolę odgrywa zimno, które no jak widzicie również przy minimapie jest taki niebieski pasek, który spada. Z każdą chwilą spada, chyba że jesteśmy nad lawą, nie? Ale jak jesteśmy nad lawą, to się postać tak świeci na pomarańczowo, widzicie? I wtedy rozgrzewamy się tak jakby. Jeżeli się nie rozgrzewamy, to oczywiście no to ciepło nam spada. Jeżeli no, spadnie do pewnego etapu, to ekran nam zacznie zamarzać, czyli będzie ograniczona widoczność. Później znowu nam jeszcze mocniej spadnie ta widoczność i w końcu prawdopodobnie odmrożenie, że tak powiem, można zginąć. Także no na to trzeba uważać. Jeżeli jesteście już w bardzo złej sytuacji, to możecie sobie rozstawić ognisko również pod kół. To wymaga tylko jednego drewna, rozstawia się bardzo szybko, także no zasadniczo przed zimnem stosunkowo łatwo się obronić, ale oczywiście to zajmuje czas. Jeżeli walczymy z jakimś przeciwnikiem, to jest tym bardziej trudno, bo mamy ograniczoną widoczność. Także to jest bardzo, bardzo naprawdę ciekawa mechanika. Okej, okay, zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Są takie skrzyneczki na mapie w niektórych miejscach. One też zawierają różne surowce, tam strzały, można dostać czasami gorącą kawę. Na pasku, na samym dole widzicie różne rzeczy, nie? Jedynka, dwójka, trójka, R, F, tam są właśnie rzeczy, które mogę wykraftować i używać. Dobra, zrobimy sobie, mamy cloaka, mamy, butów nie możemy zrobić. Zrobimy sobie smoka w takim razie. Bardzo lubię tego smoka, bo no, pozwala nam uciec ewentualnie od sytuacji zagrożenia. Zrobimy sobie jeszcze pułapkę. No i tyle możemy na razie. No to lecimy. Widzę kolejne drewno, także zbieramy. O, kolejna strefa zaraz się zamknie. Oczywiście, no, te części elektryczne pojawiają się w poszczególnych strefach, zwykle na środku i można je zbierać. No i za części można zrobić takie jak naprawdę jakieś super ultimate, że tak powiem, czyli cloaka, możemy zrobić wieżyczkę, która strzela, jakiś radar i tak dalej. No oczywiście, no po lewej stronie jeszcze przy minimapie mamy życie, to takie pomarańczowo-czerwone. Co jest ciekawe, to to, że to życie nie schodzi zbyt szybko. Jeżeli się walczy naprawdę, dostanie się strzału za 150-200, ale jednak tych hitów można przyjąć na siebie naprawdę sporo. I to jest dobre, bo tutaj nie ma takich rzeczy, że ktoś się skampi i tylko czekasz, ty podejdziesz do takiego fotela, żeby go zebrać i ładuje ci strzały prosto w głowę i giniesz, nie? Tu dostaniesz strzały, okej, no zejdzie ci życie o tam 1/4, 1/5, no ale walczyć dalej możesz, nie? To jeszcze nic nie oznacza i to jest właśnie fajne. Dzięki temu rozgrywka jest naprawdę taka bardzo dynamiczna. Stamina oczywiście, no możemy pod shiftem szybko biegać, ale no widzicie, ten biały pasek, który spada, to jest oczywiście stamina. Stamina spada nam również przy skakaniu i jeżeli chodzi o skakanie, to ciekawostka, tutaj za spadanie z dużych wysokości nie dostaje się żadnego damage'a, ale to jest tak fajnie zrobione, tak ładnie, że no, przewrót wtedy postać robi. I no, tutaj czuć ten dynamizm w tej grze, naprawdę, jak się poruszasz, jak skaczesz, naprawdę czuć, że ta gra jest taka dynamiczna i rzeczywiście taka jest, no. Dobra, wiecie co? Zamarzamy, także jak widzicie, widać te takie... No, widoczność nam się zmniejsza, także walniemy tu ognisko. Okej, okay, od razu nam się robi cieplej. Wow! A to ci niespodzianka, tego jeszcze nie widziałem nigdy. Dobra, weźmy buty, zróbmy szybko. Mamy smoka, zrobimy parę strzał jeszcze. Strzały, jak widzicie, oczywiście robią się bardzo szybko. No i spadamy stąd. Jesteśmy ogrzani na maksa. Idziemy do najbliższych części elektrycznych, które są tutaj. Oczywiście je zbierzemy. Dzięki temu, ale no to będzie sieka, kurde. Każdy będzie miał jakieś części elektryczne. Przy minimapie również macie taką czaszkę pomarańczową. To jest ilość moich zabójstw. Z kolei te takie jakby ludziki, korpusy takie jakby, głowa z korpusem, to są ilość graczy, która pozostała, czyli mamy 6 graczy, którzy jeszcze zostali na polu bitwy. Oczywiście gra się kończy, kiedy zostanie gracz ostatni. Jeden, jedyny. Właśnie, jest tutaj taka ciekawa mechanika trakowania. Nie wiem dokładnie, czyli śledzenia przeciwników. Nie wiem właśnie dokładnie, jak to działa. Także wiem, że czasami tak jakby no, pojawia się coś takiego, że nie wiem, albo słyszysz gracza, albo coś, ci pojawia takie kółko, które pokazuje ci, gdzie tenże gracz może się mniej więcej znajdować. O, właśnie, my mamy coś takiego, jak widzicie, to oko takie, które się pojawiło. O, właśnie, widzicie to oko.
i tracked jest napisane, nie? Czyli jesteśmy śledzeni. Ktoś nas zauważył, usłyszał albo coś, nie? Nie zawsze to się wiąże z tym, że... Exposed. Czy to możemy podnieść? A, to jest fotel rozebrany, dobra. A, tylko mogę śledzić chyba dzięki temu, tak? Otóż to. A, właśnie, ja go widzę teraz. O, to tak to działa mniej więcej. Dobra, ta strefa niedługo zostanie zamknięta, więc my się stąd zwijamy. Tylko jeszcze chyba weźmiemy tamtą skrzynkę. No, nie mieliśmy jeszcze okazji powalczyć z nikim, ale to się, przypuszczam, jeszcze zdarzy. Co jest ciekawe, kolejna rzecz w tej grze... Gra się dosyć tak jakby długo, nie, w sensie, no rozgrywka jest naprawdę, trochę trwa. Rzadko się zdarza tak, że od razu się napotyka przeciwnika, zaczyna się z nim walczyć, przegrywa się, ginie się i trzeba zaczynać od początku. Tak jest naprawdę w wielu... O, telepatii, nie wiem co to znaczy. Nie wiem co to znaczy, naprawdę. Ja wielu elementów mechaniki jeszcze nie znam. Ale to prawdopodobnie ktoś użył Ultimate'a z tych właśnie części elektrycznych. Jestem tego prawie pewien. Dobra, musimy się wynieść stąd, bo zaraz nam się strefa zamknie. Właśnie, nie wiem co by się stało, gdybyśmy byli w tej strefie i by się zamknęła. Prawdopodobnie byśmy padli martwi. Nie wiem co, jak działa... A, to telepatii pewnie działa tak, że można mówić do ludzi. Ciekawe. Ale nie jestem pewien, absolutnie. Trzy strefy są już zamknięte. Zaraz spróbujemy jeszcze coś wykraftować. Pancerz można wykraftować jeszcze, zaraz wam zresztą pokażę. O, to jest pancerz. No to jest fajne, bo... Czy mogę drugi? Nie, nie mogę. Jak wykraftuję jeden, to chyba drugiego nie mogę. Mogę mieć tylko jeden. To jest fajne, bo chroni nas przed pierwszym hitem, który w nas trafia. A, daje mi drewno chyba. Tak, to są takie jakby randomowe wydarzenia, które sprawiają, że dostajemy coś. No gra jest wyładowana jakąś właśnie takimi elementami mechaniki, które sprawiają, że jest naprawdę cholernie dynamiczna. Mogę zrobić wieżyczkę i to zrobimy, bo zaraz tam są kolejne części elektryczne, które chciałbym podnieść. Mamy wieżyczkę, mamy to, zrobimy sobie granat, smoka mamy? Mamy smoka jednego, zrobimy sobie w takim razie drugą pułapkę. Jeszcze parę tych strzał, mamy 12, to jest sporo. Wbrew pozorom, no posiadanie 30 strzał wcale nie jest konieczne. Okej. Okay. Goś zbiera, nie zdążymy go dorwać pewnie. Kurde, trzeba ognisko zapalić. Dobra, zapalmy w takim razie. Drewna nie ma. Uła, dobra, tam widzę. To zostawimy tego typa w spokoju. Zbierzemy sobie drewno, rozpalimy ognisko, ogrzejemy się. O, tam widzę kolejne drewno. No i właśnie gra sporo trwa. Naprawdę rzadko się zdarza, żeby na samym początku gdzieś zginąć. A nawet właśnie jeżeli są te walki, to jednak łatwo się, znaczy łatwo. Można z nich w pewnym sensie uciec, nie? Jest pewna możliwość, że no, rzucamy smoka i możemy zwiewać, nie? Czasami już raz tak robiłem właśnie, że udało mi się zwiać w ciężkiej sytuacji, byłem obity. Rzuciłem smoka, udało, dlatego tak kocham te smoki, naprawdę. Okej, wiecie co, wejdziemy do budynku, albo chociaż staniemy gdzieś, bo już zamarzamy naprawdę ostro. Do budynku bym wszedł bardzo chętnie. Jak widzicie, bardzo jest ograniczona widoczność teraz, widzicie to, nie? Prawie nic nie widać. Ale postawimy sobie ognisko. Prawdopodobnie byśmy zginęli. Muszę to kiedyś sprawdzić, ale nie chcę teraz, bo czemu? No, musimy powalczyć jeszcze. O, ktoś mnie trakuje. Dobra. Ktoś pewnie znalazł jakiś przedmiot przeze mnie zebrany. O, shit! Co to? O! O, w mordę! To był... A, ja pierdzielę. Spadamy. Rzuciłem smoka. O nie. Jest typ. Wow. Fuuu. Ale jak widzicie, obił mnie, ale żyje. Zdołałem zwiać, żyje, możemy walczyć dalej, mimo że jesteśmy obici. Ale zmarnował dwa... jest tutaj. Nie, co to było? O, właśnie, trakuję kogoś w tym momencie, nie? Widzę, że ktoś tam jest i się pojawia takie czerwone kółko. Okej, ślady widzę. A, nie wiedziałem, że to tak działa. Wow, wieżyczka, kurde. Ale jestem obity.
Leczyć się można poprzez zabijanie jeleni chociażby. Ale, o kurde. Dobra, to ja już ginę. No, GG. Ale tak to mniej więcej wygląda. No, spartoliłem. Gość mnie w końcu załatwił, choroba. Mogłem stawiać wieżyczkę chociażby, nie? Wtedy byłaby w miarę równa szansa. No, zero damage'a, nie? Ja maksymalny zadałem chyba, no, 1850. Zero zabójstw. Rank to nie wiem, co to znaczy, że ranga chyba nabita. Dobra, zagramy sobie jeszcze raz. Ale wiecie co? Chyba zresetuję... Czekajcie, wejdziemy do main menu i zresetuję nagrywanie. Bo oczywiście no mam spadek FPS-ów, chciałbym to jakoś naprawić. Także wejdziemy sobie do menu głównego, ale naprawdę, gierka jest fajna, jest po prostu fajna. Jest naprawdę, no jak grałem w Realm Royale, to, no, to było takie no, chwila ekscytacji, może przesadam z tą ekscytacją, ale takiego no, pozytywnego nastawienia, bo o coś nowego sprawdzimy. Ale szybko mi minęło, a tutaj... Jest inaczej, naprawdę jest czuć ten dynamizm, taka prosta, bardzo, jest naprawdę gierka bardzo prosta, nie ma dużo broni, nie ma dużo tych elementów, no, mamy właściwie dwie bronie, siekierę i łuk, i tego się głównie używa, ale dzięki tej prostocie jest naprawdę taka, no, bazuje w dużej mierze na skillu, nie? Tu nie chodzi tylko o to, żeby znaleźć lepszą broń, tylko również, żeby pokombinować trochę. Naprawdę, jestem bardzo zadowolony z tego, co tutaj spotkałem i zaraz sobie zagram jeszcze jedną gierkę, tylko spróbuję zresetować nagrywanie. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Rzecz w tym, że tak, tutaj się znowu objawił geniusz Kurdegalzega. Mianowicie, tak, zacząłem nagrywać i nie włączyłem mikrofonu. Nie wiem, który raz mi się to zdarza, ale zmutowałem mikrofon, bo tak, jak resetowałem właśnie nagrywanie, to zmutowałem mikrofon, żeby... no, żebym widział po prostu później na tej ścieżce dźwiękowej z mikrofonu, w którym miejscu było wyłączone to nagranie, żeby łatwo było pociąć, bla, bla, bla. Ale oczywiście później wyłączyłem mikrofon i go nie włączyłem. No i oczywiście nagrało się bez mojego komentarza, dlatego komentuję już po nagraniu, także będzie to no, takie nie na żywo. I no szkoda, bo ta rozgrywka to jest po prostu piękna rzecz, naprawdę. Zobaczycie, świetnie się zakończyła. Jeszcze w ogóle nawet wszystko pod górę z tym Darwin Project. Jakoś tak, nie wiem, jakieś... Mój sprzęt chyba za wszelką cenę chce uniemożliwić mi nagranie tej produkcji, chociaż gra mi się w nią wyśmienicie. Przepraszam. Rzecz w tym, że końcówkę nagrałem z odtwarzacza, bo uszkodził się jakoś plik. Nie wiem, jak to się dzieje, że no, czasami się tak uszkadza, że nie mogę później zrenderować całości. Uszkadza się właśnie plik i z tego względu... I z tego względu musiałem, tak, odtworzyć plik, nagrać go w programie, w którym go odtwarzam i dopiero go wrzucić i zrenderować. Nie wiem, o co chodzi, naprawdę, te pliki się czasami nagrywają z takimi błędami, jakby żaden program nie jest w stanie ich później zrenderować. Nie wiem, od czego to zależy, nie wiem. No niestety, to jest Nvidia Shadowplay, ja właśnie nagrywam za pomocą tego programu. I z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że nie polecam. Naprawdę, tyle się z tym programem trzeba niekiedy poużerać, żeby cokolwiek doszło, no, żeby dojść do czegokolwiek. Że, no nie wiem, dobra, mniejsza z tym, jedziemy. Właściwie, no, nie będę komentował tego, co robię, bo, no, widzicie, co robię, a ciężko jest tak komentować, no, już tak jakby po wszystkim. Okej, okay, pierwsze części widzę, że się pojawiły. Szczerze mówiąc, dochodzę do wniosku, że za te części elektryczne chyba, czy... No, te elektroczęści, najlepiej kupować wieżyczkę. To jest chyba najlepsze możliwe wyjście, bo... Czy ja tu spotkam pierwszego typa? Nie, chyba nie. Ale nie otworzyłem skrzynki z jakiegoś powodu. Może po nią wrócę. Już sam nie pamiętam, mimo że to było... O, widzę typa. Jest ciekawa mechanika tego śledzenia graczy, jest ciekawa mechanika właśnie tych czerwonych kółek, które pokazują, gdzie gracze mniej więcej są. To sprawia, że nie ma takich sytuacji, że nagle, kurde, ktoś ci wychodzi na plecach, bo się zakradł, albo, nie wiem, pojawił się nie wiadomo skąd, nie? Walczysz, nagle ktoś znikąd... Znaczy, czasami tak się zdarza, że jak z kimś się bijesz, to nagle trzecia osoba się dołączy. Ale jednak damage zadawany przez bronię jest na tyle nieduży, że można to przeboleć, można uciec. To jest genialne, naprawdę, ta dynamika tej rozgrywki. To, że te broń, że naprawdę trzeba kilka solidnych hitów sprzedać przeciwnikowi, żeby rzeczywiście go zabić. I to mi się cholernie podoba, naprawdę, bo w wielu grach serii Battle Royale, naprawdę, czysty przypadek decyduje czasami o zwycięstwie albo porażce. Naprawdę, wejdzie jakiś niespodziewany headshot, albo no, po prostu ktoś się przyczai i trafi, jak coś tam będziesz robić, mimo w niespodzianka. Rzecz w tym, że widziałem typa na tej mapce, która jest w tym pomieszczeniu. O kurde.
Okej, okay, dobra, jesteśmy do przodu, bo on nas trafił dwa razy, my jego trzy razy. Jak widzicie, oczywiście, kiedy atakujemy w tych samych momentach, topory się zderzają i nikt nie zadaje damage'a. To jest też genialna mechanika, naprawdę. To sprawia, że te pojedynki trwają... Okej, okay, mamy go. Że te pojedynki trwają dłużej, ale... To ma sens, naprawdę. Mechanika tej gry mi się cholernie podoba. To, co zrobili... Nie no, muszę twórców pochwalić, naprawdę zrobili kawał dobrej gry. Jeżeli to się będzie tak dalej rozwijało, jeżeli nie dostrzegę tu jakichś błędów, które mnie będą zrażały, to przypuszczam, że z Darwin Project zostanę na dłużej. Naprawdę to jest jeden z lepszych Battle Royale, w jakie kiedykolwiek grałem. To nie jest ten odgrzewany kotlet, nie jest to to samo, gdzie no w tych Battle Royale no zawsze decydował przypadek, w pewnym sensie, oczywiście w każdych grach jest element przypadkowy, to nie zaprzeczę, nie? Ale no jednak czy w Fortnite, czy w nie wiem, w PUBG nie grałem, nie? Ale przypuszczam, że też. Gdziekolwiek jest tryb Battle Royale, to jednak właśnie tutaj ta przypadkowość jest duża. A tutaj dzięki temu właśnie trakowaniu, dzięki temu, że widzimy przeciwników, te kółka takie czerwone się pokazują, że są te mapki w budynkach, naprawdę można fajnie to właśnie ugrać. Tutaj nie tyle podchody są istotne, co właśnie kraftowanie, zbieranie surowców, no takie kombinowanie po prostu. I właśnie dzięki tym właśnie kraftowaniu też jest ten taki element survivalowy i dzięki temu zimnu, to mi się też podoba. A jako, że bardzo survivale lubię, to połączenie tego dynamizmu, trybu Battle Royale z survivalem, no to jest majstersztyk, no. No może przesadzam, może za bardzo słodzę, nie? Na pewno gierka będzie, z czasem będą się uwydatniały jakieś takie rzeczy irytujące, pewnie tak. Ale to nie zmienia faktu, że na pierwszy rzut oka przynajmniej, no mechanika robi cholernie dobre wrażenie, naprawdę. Gameplay jest, jest super. Dawno się tak nie wkręciłem, znaczy dobra, przesadzam, może nie, że dawno się w nic tak nie wkręciłem, ale po prostu jest to naprawdę imponujące. To jest takie zupełnie nowe podejście do Battle Royale i to takie przyszłościowe. Podobnie było z Huntem, bo Hunt to też w jakimś sensie jest Battle Royale, nie? Ale to też jest nowe podejście, tylko że no Hunt oczywiście trudno tutaj gierki porównywać, tylko że no właśnie to inne podejście się uwydatniało. To tutaj jednak jest świetnie to zrobione. No skilla trzeba mieć, żeby tutaj naprawdę pokombinować. Też ważna kwestia i bardzo ciekawa to, że nie ma dużo graczy na mapie, że nie ma tego tłoku. To też właśnie takie nadaje survivalowego klimatu rozgrywce, że no spotykamy graczy no rzadziej, nie? Nie ma tego właśnie spamu ludzi, że zrzuca... O, właśnie kogoś widziałem. Że zrzucasz się i nagle, kurde, wojna, nie? Bo wszyscy są dookoła, jak trafisz broń, to dobrze, jak nie trafisz, to musisz zaczynać od zera. Okej, zobaczmy co... Uła, tam trzech typów się chyba bije. Wiecie, że już nie pamiętam, jak to się toczyło. Także mogę sam być zaskoczony. Wieżyczka, okej. Wieżyczki, właśnie o tym wspominałem, to jest cholernie mocna rzecz, naprawdę. To jest chyba najlepsza rzecz, jaką można zrobić za te części. Ślady, widać jakiś typów, okej, gdzieś tu są. Strzały, drzewko. Okej, okay. No dobra, to ta... No dobra. Okej, okay. tam się cały czas coś dzieje, dlatego właśnie, smoke i spadamy. Uwielbiam smoka. No to jest kolejna fajna rzecz, nie? Że naprawdę te przedmioty mają zastosowanie. Każdy przedmiot jest w jakimś stopniu użyteczny. I z tym się łączy robienie buildów tak zwanych. Czy tak zwanych buildów po prostu, nie? Możemy iść bardziej w szybkość, możemy iść bardziej w staminę, możemy bardziej iść w ukrywanie się, czy bardziej w zadawany damage. No, jest dużo możliwości, możemy to fajnie połączyć. Możemy trochę tego oczywiście zrobić customa jakiegoś. Znaczy ja zawsze gram na customach i polecam, żeby na customowych buildach grać, bo to jest jednak bardzo opłacalne. On wychodzi z tej strefy, która się właśnie chyba co zamknęła, dopiero co zamknęła, więc może by go dojechać. Czy ja go dojeżdżam? Tak, dojeżdżam go, ewidentnie. Także no, to kolejny ciekawy element, że trzeba kombinować z mechaniką. Na przykład ostatnio walczyłem z typem, to może być nawet nagrane, czy nie? Nie, może i nie jest. Ale to jeżeli jest nagrane, to po prostu zobaczycie jeszcze raz. Ale walczyłem z typem, który rzucał we mnie śnieżkami. To oczywiście jest przedmiot do kraftowania, tylko nie wiem, właśnie nigdy tego nie używałem. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem tak, że je można robić bez żadnych przedmiotów, że można nimi spamować, mówiąc krótko. I to jest cholernie mocne, bo tak, ogranicza widoczność, jeżeli dostaniesz tym, to ogranicza widoczność na chwilę i do tego zmniejsza ciepłość, że tak powiem, ciepłotę ciała, nie? Czyli to chłód się zmniejsza. Jeżeli oczywiście chłód spadnie do zera, dostajemy damage.
Już odkryłem to. Nie giniemy od razu, tylko dostajemy damage. Już pomijam fakt, że oczywiście jak spadnie do zera, to mam widoczność zerową praktycznie. No i musimy stawiać ognisko. I ostatnio spotkałem się z typem, który po prostu walczyłem z nim. Ja do niego waliłem ze strzał i toporem, a on cały czas rzucał we mnie śnieżkami. I to naprawdę fajnie działało z tymi śnieżkami, bo co raz obrywałem, może nie co raz, nie, ale co jakiś czas obrywałem. I z tego względu, no dostawałem oczywiście, ciepłota ciała się zmniejszała. Okej. Ciepłota ciała się zmniejszała. No i w konsekwencji zaczynam obrywać damage, nie? Jemu też coś zjadowałem, ale sam zaczynam obrywać damage i podczas kombatu musiałem stawiać ognisko jeszcze. Także naprawdę to było takie dosyć emocjonujące. Ja nie wiem, czy tego przypadkiem nie będzie nagrane, ale jeżeli będzie, to zobaczycie. I no fajny właśnie był ten build z tymi samymi śnieżkami, nie? Okej, strefa się zmniejsza. Trzeba spierdzielać, mówiąc krótko. Na szczęście sporo czasu jest. I też odkryłem, że jeżeli zostaniemy... Okej. O, to jest tylko ognisko, tam nie ma typa chyba. Za chwilę się przekonamy, nie ma typa. Ale zawsze możemy go znaleźć i ogrzać się przy okazji przy jego ognisku. No jest blisko, jest stosunkowo blisko. Ślady. No, dojedźmy go. No blisko, na minimapy możecie zerknąć, naprawdę, no... Parę kroków. A czasu coraz mniej, zaraz strefa się zamknie. O. Te headshoty są przerażające, jak nagle, kurde, ktoś headshota strzeli, ja to słyszysz, nie? A to jest taki... Jednak jest ten klimat survivalowy, jest to napięcie związane z tym, że trzeba się chować, nie? Okej, części. No, także, no, gierka jest naprawdę bardzo mi przypadła do gustu, będziemy w nią grać. I polecam dla was, okej, jest jelonek, oczywiście trafienie jelonka sprawia, trafienie jest łatwe dosyć, jelonka, mimo że on się niby szybko rusza, ale jednak nie marnuje się zbyt dużo strzał na niego. Możemy strzały zresztą odzyskać. No właśnie, zdobyliśmy jeszcze apteczkę pod piątką, jeżeli dobrze widzę. No oczywiście apteczki bardzo się przydają, mamy praktycznie full HP. Niestety nie można ich craftować, ale to nic złego wydaje mi się, myślę, że to jest w porządku. Okej, tam ktoś jest, ewidentnie. Zostało jeszcze 6 graczy, jeżeli dobrze widzę, bo mam mały ten ekran, nie? Bo ja oglądam na programie do renderowania. Naprawdę, to jest szaleństwo, kurde. Wszystko się dzieje, abym tylko tego nie nagrał, choroba, ale już miałem kilka drugich miejsc i no jedno zwycięstwo, ale o tym się... No, kiedyś przekonacie. Blisko. Dwóch typów blisko, a dwóch jeszcze idzie też w naszym kierunku. Weźmy skórę. No, te mapki w budynkach są fajne jednak, no. To jest takie, no, przydatne, nie? Takie przydatne, ale nie z OP. Właśnie to tutaj czuć trochę, znaczy przynajmniej ja tak odczuwam ten balans, nie? Okej, tam coś się strzelają, ewidentnie. Czuć w grze ten balans, że no, wieżyczki są może wieżyczki są, ale wieżyczki też szybko tracę. Okej, pancerz szedł. Czy ktoś za mną jest? Oh shit. Ua. Dym, okej. Mocno oberwałem, wieżyczka. Dym mi uratował dupsko, okej. Wieżyczka trafiła, ewidentnie. Dym zniknął, typ też zniknął. Okej, ale wieżyczka cały czas naparza. Chyba padła. Tak, ale ja sobie z tego nie zdawałem sprawy. Nie, dobra, może sobie zdawałem. Okej, widzę typa. I martwy, to jest to. Elegancko. Zbierzmy go. Full HP. Nie wiem, jak ona tego nie trafiła, ale nie trafiła i to się liczy. Właśnie zwiewam w kierunku pułapki oczywiście, żeby się w pułapkę wstawiłem. Okej, jest w pułapce. I... Aj, kurde, zablokowała. Okej. Ktoś... Tu są 3 osoby albo 4. Także no, masywna bitwa. Zbieram strzały oczywiście. Mam 14, ale nigdy nie zaszkodzi więcej. Kolejna pułapka. Te pułapki są bardzo przydatne. Okej, wieżyczka. Jest typ. Tam jest kolejny. Okej, trafiony. Wieżyczka go zabije? Ja go zabiłem. 3 trupy. Wieżyczka chyba przestała działać, ale ja cały czas nie jestem pewien, dlatego tak podchodzę powoli. Tak, wieżyczka chyba nie działa. Mamy full HP, ale oczywiście warto popodnosić, co ci ludzie zostawili. Ale kurde, jaki dynamizm tych starć, nie?
dużo ludzi walczy, ale no jest to takie jednak. No nie wiem, naprawdę, jakoś tak bardzo mi ta gra przypadła do gustu. No to będę trener Herbata mi ją polecił na Discordzie. Także dzięki, dzięki, bo naprawdę robi wrażenie. Okej, okay, no walka zakończona. Trzy trupy na koncie. Jeszcze chyba trzy osoby zostały, jeżeli dobrze widzę. Oczywiście mały ekran. Okej. Okay. Lecimy dalej. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Coś jeszcze chyba miałem takiego konkretnego do powiedzenia na temat Darwina, ale nie jestem pewien. Oczywiście skiny się zdobywa za kolejne poziomy i tak dalej, dlatego gram kobietą, bo mam skiny do niej, nie? Okej, kolejne części, to całkiem blisko. Czy mamy jakieś typy? No, jest jakiś trup. Stosunkowo blisko jakiś gościu, ale nie aż tak. Oczywiście pancerzyk się przyda. No, pancerz to też kolejna przydatna rzecz, ale kolejna rzecz, która nie jest OP. Po prostu blokuje jedno trafienie, nie? No, naprawdę nie mogę się nachwalić nad tą mechaniką, bo jest taka właśnie jakby zbalansowana, taka, no, działa, po prostu działa fajnie. Okej, okay, kraftujemy kolejne rzeczy. O, te pułapki sznurkowe jakoś super mi do gustu nie przypadły, dlatego ja cały czas testuję te rzeczy, nie? Cały czas różne tam siekiery testuję i tak dalej. No, oczywiście tu zostawimy jakąś jedną pułapkę, czemu nie? Może ktoś się wpakuje. Okej. Okay. Dlatego no właśnie cały czas testuję, sprawdzam jaki tam build najbardziej by mi pasował. Ale zauważyłem, że ludzie ogólnie mało tych pułapek stawiają. Ja zawsze na końcu, chociaż to też zależy od sytuacji, ale ja zawsze na końcu, jak zostaje ja i tylko jakiś typ i zostanie ostatnia strefa, to ja oczywiście na samym środku się rozstawiam, walę pułapek ile się da i tyle. Okej, otwarta przestrzeń, a tu jakiś typ był, nie, w okolicy, ale lecimy od razu na te części. Mamy wieżyczkę, o, jelonek padł, więc ktoś tu może być w pobliżu. Nic, olejmy go, niech on się zajmie tym swoim jelonkiem. Okej, dobra. Wieżyczka oczywiście, niech osłania plecy i zbieramy kolejne części. Otóż to. Wieżyczka już od razu otwiera ogień. Mamy to. Stawiamy pułapkę. Wow. Te grzyby takie właśnie, ten co widzicie go. Jak w niego się walnie, to on tworzy taką jakby eksplozję, która nie zadaje damage'a, ale odrzuca wszystkich. I ciebie, i przeciwników. Więc no, to też fajny element właśnie związany z mechaniką. Jak coś się dzieje niedobrego, to zawsze można w to walnąć, rozrzuca wszystkich dookoła i zwiewać. Rzucić smoke'a i zwiewać. Chociaż oczywiście przeciwnicy też z tego czasami korzystają. Co bywa, bolesne. Kurde, wieżyczka niestrudzenie bije, a my oczywiście niestrudzenie rozstawiamy pułapki. Bardzo przydatna rzecz. Okej, okay, właśnie padła mi wieżyczka. Ktoś ją rozwalił chyba. Ona nie złożyła się sama, tylko ktoś ją chyba właśnie... Ktoś zakończył jej żywot. O, jest typ. Widziałem. Otóż to. O, poruszającego się ciężko trafić. Ale wlazł pułapkę. O, właśnie, walnął w grzyba i wyrzuciło go. Dlatego już go nie ma tu w pobliżu. Ja się zacząłem zastanawiać, co się z nim stało, ale później dopiero ogarnąłem, że właśnie te grzyby tak ostro biją. Okej, zaczyna się robić zimno, dlatego ognisko. To się zawsze przydaje. No właśnie, jak już końcówka rozgrywki zostaje, to zawsze sobie zostawiajcie 1-2 drewna, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie potrzebne ognisko. Przynajmniej ja tak robię, nie? Nie musicie tak robić oczywiście. Czasami może lepiej wydać na pułapki, ale no ja jednak wolę sobie zostawić właśnie tam jeden i chociażby jeden drewno. Jedno drewno, nie? Żeby chyba, że macie, wiecie, kawę czy coś. Okej, okay, zbieramy po raz kolejny części. Rzecz w tym, że ta moja trzecia umiejętność, ten detektor, jest słabo przydatny, bo on wskazuje na położenie różnych właśnie sprzętu, znaczy rzeczy do zbierania, typu skrzynek, typu drzewek i tak dalej. Widać je przez ściany i tam, no, po prostu. Wykrywa je.
no przy takim właśnie finałowym już zakończeniu to nie jest jakoś super przydatne. Ja chyba zaraz ten detektor odpalę, albo i nie. No ale właśnie to nie jest jakoś super przydatne, bo no, po prostu, no do czego, no to tutaj trzeba już spotować graczy, ale do tego jest radar, nie? To są dwie zupełnie inne umiejętności. Detektor, jeżeli bierzecie detektor, to zawsze warto go brać w pierwszej kolejności, wydaje mi się. Zaraz, właśnie, to nam wskazuje wszystkie pułapki, wszystkie tam sprzęty. Rzecz w tym, że radar jest lepszy, on wskazuje również pułapki, ale również przeciwników, graczy, nie? Dlatego no radar na końcówkę jest lepszy, a detektor jest lepszy na początek. Jak biegamy i szukamy rzeczy jeszcze cały czas, no to wtedy jednak lepiej ten detektor ustawić. Chociaż to i tak nie jest jakoś super mocne. Ja zawsze i tak biorę na początek wyżyczkę, a na drugie kamuflaż, ale ja to jeszcze nie bardzo zwracajcie na to uwagę oczywiście, bo ja jeszcze nie jestem jakoś super ogarnięty. Okej, kolejna elektronika, ja oczywiście chyba już nie będę zbierał, no bo po co? A nie, zbieram jednak, żeby się przeciwnikowi nie dostało, no zawsze. Zawsze coś. Zostało nas tylko dwoje, więc to już jest właściwie końcówka. I patrzcie, już strefa ta środkowa też się zacieśnia. Na minimapie możecie zerknąć. O, widzę. No, oczywiście nie trafiłem. 17 strzał. No, robię jeszcze jedną. To jest i tak sporo. No, ciężko się trafia. Ale na szczęście te pociski nie opadają tak strasznie jak w Fortnite. Z tych snajperek naprawdę ciężko się strzelało. No tutaj strzela się też ciężko, no ale jest to takie... Nie, ogólnie mechanika gry jest ogólnie prosta, nie? I to in plus, jak najbardziej in plus. Ładnie, naprawdę bardzo ładnie połączyli tą prostotę. Oczywiście włączyłem kamuflaż, już tutaj się przeciwnik zbliżył gdzieś. Wieżyczka go widzi. No nie inaczej, inaczej by po prostu nie otwierała ognia, ale oczywiście, że go widzi. I padła właśnie. Także on mógł ją trafić. Ale mogę rozstawić kolejną oczywiście. Z czego skrzętnie korzystam. Tarcza rozbita u przeciwnika. Ale oczywiście wieżyczka też padła. Prawdopodobnie została zarąbana od razu. Rzucam detektor, który oczy... O, ma, widzimy przeciwnika. Ale zwiał, znowu zwiać. Ale jest, no trakujemy go. Bo właśnie dzięki temu, że okay, idziemy na górę. Kolejna pułapka. Ale zasłonił się w dobrym momencie. Kolejna pułapka, widzicie jak to pomaga? Kowalną w grzyba i to go uratowało właśnie. Te grzyby są pomocne, naprawdę. Jeżeli wpadniesz w pułapkę, walisz w grzyba i to cię wyrywa z tej pułapki. Odrzuca przeciwnika i ciebie. To jest cholernie przydatne. Niekiedy to jest jedyny ratunek. Oczywiście ja spamuję pułapkami, nie inaczej. Jestem w lepszym położeniu, nie? Mam 3 ultimate'y. Ale oczywiście obrywam. Dobra, jest pancerz. O shit, znowu dostałem. Gość jest na górze samej. Na samym szczycie tej skały. O shit. O, walnął w grzyba właśnie chyba. Ja nie wiem, czy ten grzyb nie zniszczył mojej wieżyczki notabene. Oczywiście teren jest zakazany. Na zakazanym terenie jak jesteśmy, to nas szybciej zamarzamy. Szybciej spada nam ciepłota ciała, że tak powiem. Odpalamy ognisko, bo oczywiście jest bardzo zimno. Nie wiem, gdzie jest typ. Strefa coraz mniejsza, włączam kamuflaż. Okej, okay, jest. Władował się chyba w pułapkę, bo znowu mamy na niego traka. Kurde, zderzyliśmy się, ja znowu wypadłem. O! Zabolało. Świetnie, ma mało życia. Kurde. No właśnie, pułapki. Kurde, cholerne pułapki. Headshot. O, jeszcze headshot, jestem na resztkach. Wieżyczka, pomóż wieżyczko. Dobra. Oczywiście już teraz, no, nagrywam z programu, tak jak wspomniałem. Trafienie. Wieżyczka padła. Jesteśmy oboje chyba na resztkach. EGG. Otóż to, jesteśmy zwycięzcami. Udało się. Nie wiem, która to jest moja rozgrywka z kolei. Szósta czy coś w tym stylu. I udało się nareszcie wygrać. Dobra.
tyle mam wam do powiedzenia. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Darwin Project na pewno zagości na kanale jeszcze więcej. Także do zobaczenia. Czołem.